Jego serce na każdy dzień. Cała Eucharystia jest dziękczynieniem. Ustanowiłem ją także po to, abyście mogli dziękować, abyście przez uczestnictwo w niej rozwijali w sobie cnotę wdzięczności. Całe życie wasze powinno być przepojone dziękczynieniem i wdzięcznością. W tym duchu trzeba rozmawiać ze mną i do mnie się zwracać. Wszystko, cokolwiek posiadacie i kim jesteście, jest moim darem miłości. Zupełnie wszystko. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie.